Panie Grzegorzu, jesteśmy na Małym Rynku w Boguszowych Gorcach i miejsce to niedługo otrzyma zupełnie nowy, ciekawy akcent. Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, planujemy wybudować w Małym Rynku nowoczesną fontannę. Ta fontanna ma być przyjazna dla dzieci, dla dorosłych, z miejscami, gdzie można przysiąść, tak zresztą jak widać na przygotowanej już wizualizacji, tak ona będzie wyglądała. Będzie też podświetlana. Wnioskowali o to sami mieszkańcy, którzy chcieliby, żeby ten mały rynek jakby wrócił jako takie centrum spotkań, miejsce, gdzie można przysiąść, odpocząć w pięknej okolicy, ponieważ tu mamy perełki architektury, czy chociażby zabytkowy ratusz. W tej chwili mały rynek pięknieje w oczach, ponieważ i wspólnoty mieszkaniowe, które tutaj się znajdują, remontują elewację swoich budynków, także po zakończeniu tych prac, myślę, że w przyszłym roku, ponieważ jesteśmy na etapie teraz przygotowywania projektów wykonawczych, kosztorysów, na razie mamy tą wstępną wizualizację, jak chcemy, żeby to wyglądało. No, chcemy ten rynek odświeżyć, żeby on był takim właśnie centrum naszego miasteczka, wyłączyć przede wszystkim również w najbliższym czasie całkowicie ruch samochodowy z tego rynku, zmienić tą organizację ruchu, tak żeby tutaj można było w pełni bezpiecznie spocząć, przechodzić, chodząc tędy do centrum, czy załatwiając swoje sprawy, robiąc zakupy, żeby można tutaj było cieszyć też oko pięknem naszego miasta.